Poznaj Arnolda. Nie wygląda na to, żeby był gotów do kręcenia nowych odcinków. Wstawaj, przegrywie! Brzydka pogoda nie usprawiedliwia dnia wolnego. Nie chcesz iść do pracy? W takim razie proponuję ci pracować w łóżku. Kiedy NASA badało, jak nieważkość wpływa na człowieka, zapłacili 18 tysięcy dolarów wolontariuszowi, żeby leżał w łóżku przez 70 dni. Nawet nie myśl o wstawaniu, Arnie. Zamówiłem snajpera, który zakończy twój żywot przy pierwszej próbie. Będziesz jeść, pić i robić wszystko inne, leżąc. Do zobaczenia, kolego. Ej, czy się wyspałeś? Jak się czujesz? Chyba niezbyt dobrze. Wygląda na to, że przybierasz na wadze. Cała energia, którą dostarczasz z jedzenia, nie idzie nigdzie. Ale oparzenia to już coś złego. Z powodu wysokiego ciśnienia krwi, krew przestaje płynąć do skóry. Trzymaj się, stary. Dobra wiadomość, Arnoldzie. Jesteś blisko rekordu ustanowionego przez radzieckich naukowców. 370 dni w łóżku. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Każdego dnia tracisz 5% swojej masy mięśniowej. Poza tym twoje kości też są uszkodzone, a z powodu braku ruchu nie regenerują się i szybko zaczynają się psuć. A paradoksalnie, zasypianie w pozycji leżącej staje się niemożliwe. Bez zmiany aktywności mózg nie wie, kiedy jest dzień, a kiedy nadejdzie czas na sen. Ale to ma swoje zalety. Możesz oglądać swoje ulubione programy w kółko. Zostawiam cię tutaj. Enjoy the show, Arnoldzie! O Boże, Arnold! Co ty sobie zrobiłeś? Nie mówiłem serio co do tego snajpera. Uuu, Arnold, ktoś tu chyba miał szaloną noc. I coś mi mówi, że w głowie teraz bałagan, jak w tym twoim pokoju. Serio, zupełnie nic nie pamiętasz? Arnold, to się naprawdę stało? Wczoraj wieczorem zostałeś wreszcie prawdziwym mężczyzną? Gratulacje, Arnold, to twoje pierwsze zachlanie ryja. A to pierwsze nieprzyjemne konsekwencje nowej znajomości. Arnold, wzniesiemy toast za nowego kumpla? A, no tak, jasne. Jak trzeba, to trzeba. Ach, Arnold, serio chciałeś mieć dożywotnią pamiątkę po tym wydarzeniu? No przynajmniej będziesz miał o czym opowiadać znajomym. Jak widzisz, konsekwencje upojenia alkoholowego rujnują nie tylko twoje zdrowie, ale też stan konta. Oj, Arnold, ostatniej nocy nikt nie był tak hojny jak ty. Byłeś królem imprezy. To gdzie twój ząb? Coś ci świta? Nie? Nic? Zupełnie? Arnold, może nie wiedziałeś, ale zbyt duże spożycie alkoholu prowadzi do niepotrzebnej agresji. I z pewnością słono za nią zapłaciłeś. O, znalazłeś rozwiązanie. Czas wziąć aspirynę. A, nie, czekaj. Zapomniałeś uzupełnić apteczkę. Ale szczerze, Arnold, te wszystkie kłopoty są tylko w twojej głowie. Woda mineralna? Cudowna rzecz. Jesteś odwodniony. Musisz tylko uzupełnić brakującą wodę w swoim organizmie. Co to za jacuzzi? Całkowicie rozumiem, jeśli po ostatniej nocy chcesz skończyć z piciem. Ale nie wody! Chyba nie myślałeś, że tak łatwo uwolnisz się od kaca? Zadzwońcie po Spielberga. Mamy pomysł na nowe szczęki. Co jest, Arnold? Dzwonisz po karetkę? A, chcesz naładować baterię pyszną pizzą? Ale zapomniałeś o jednym. O oddechu po wodzie. Są to produkty rozpadu etanolu, które pojawiają się w organizmie po tym, jak wątroba je przetworzy. Jeden z nich, kwas octowy, ma szczególnie nieprzyjemny zapach. Ej, Arnold, wciąż chcesz spać po jedzeniu? Niestety, zapomnij o śnie. Po spożyciu alkoholu funkcje móżdżku są ograniczone. I jak tylko zamkniesz oczy, móżdżek przestaje mieć wystarczającą ilość danych do orientacji w przestrzeni i zaczyna przekazywać uszkodzone dane do kory mózgowej. Co jest? Zwolnili cię z maka? Luzik. Każdy ma do czegoś talent. Na przykład, znasz tego kolesia z Chin, który zapisał się do Księgi Rekordów Guinnessa za niemruganie przez 57 minut? Ej, gdzie zniknąłeś?
Arnold! Co? Pobiłeś rekord? Jak? Skleiłeś powieki? Boże, to niebezpieczne! Mruganie jest niezbędne do nawilżania oczu. Nasze gruczoły łzowe zawierają antyciała, lizozymy i elektrolity. Bez nich twoje oczy będą bezbronne. Obawiam się, że nie nacieszysz się alfabetyzmem zbyt długo. Najdrobniejsze cząstki w powietrzu zaczną osadzać się na oczach i je drapać. Do tego im dłużej nie mrugasz, tym bardziej chcesz to zrobić. Arnold, znam pewien sekret. Mruganie ma inną funkcję. Dzieli się pozyskiwanymi informacjami i odnawia uwagę. Czyli im ciekawsze jest to, co widzisz, tym mniej chce ci się mrugać. Spróbuj rozerwać się przy czymś kojącym. Stary, dobry, czarno-biały film wystarczy. Istnieją trzy rodzaje łez. Odruchowe, emocjonalne i podstawowe. Twoje oczy są suche, więc gruczoły łzowe starają się nadrobić za brak nawilżenia. Lecz ten film też jest niezły. O nie! Kto by się spodziewał eksplozji nuklearnej? Arnold, jak się czujesz? Światło cię rani, wzrok się pogarsza. To objawy zapalenia spojówek. Trzeba odpowiednio to leczyć. Samo na pewno nie zniknie. Ostrożnie z czytaniem instrukcji leków, Arnold. Ze wzrokiem 5+, ciężko czytać z bliska. Lecz z krótkowzrocznością -5 nie przeczytasz nic z daleka. Panie, dość. On nic nie widział. Arnold, Arnold, wstawaj! Ochrona apteki cię pobiła i straciłeś swoje rzeczy. Nie siedziałbym długo w tak niehigienicznych warunkach. Nie masz siły iść? To dziwnie podobne do symptomów adenowirusowego zapalenia spojówek. Dzieje się tak, gdy siatkówka jest rozerwana i dociera do niej wirus. Arnold, wstawaj! Dostaniesz ropnia i od warstwienia siatkówki na zawsze stracisz wzrok. Widzisz te otoczki światła? Dobrze, że ktoś zadzwonił po karetkę. Co znowu? Arnold, to nie duchy. To lekarze. Stop, nie schowasz się w kukurydzy. W końcu to tylko rysunek. No więc, ratujesz niewinne duszyczki, tak? Uważaj, żeby nie wpakować się w kłopoty. Wygląda na to, że oszukałeś przeznaczenie. Albo i nie. Chyba utkniesz tu na jakiś czas. I będziesz musiał przetrwać bez jedzenia. Wyobraź sobie, że jesteś Angusem Barbieri. To człowiek, który od ponad roku nic nie jadł. Zaszokował lekarzy, prowadził normalne życie. Chodził do toalety tylko raz na 40 dni. Pod koniec postu ważył 81 kg, schudł 125 kg. Po 12 tygodniach postu stajesz się blady i słaby. Ale gruba osoba czuje się lepiej, ponieważ ma zapasy tkanki tłuszczowej. W tym momencie pojawią się zawroty głowy, a z ust wydobywa się nieprzyjemny zapach. O, Arnold! Tu jest woda! Widzisz, Arnie? Zawsze dostrzegaj szklankę do połowy pełną. Post może służyć dobrym celom. Gandhi pościł przez 3 tygodnie w proteście przeciwko systemowi kastowemu w Indiach. Christian Bale schudł 30 kg do roli w Mechaniku, a średniowieczni mnisi pościli, aby usłyszeć głos Boga. Nie przetrwałbyś ani dnia. W przeciwieństwie do ludzkiego umysłu, 4. dnia ciało akceptuje głód jako coś oczywistego. W tym czasie obserwuje się gwałtowną utratę wagi wraz ze słabością. Ciało zawsze potrzebuje pożywienia, więc gdy go nie ma, musi wykorzystywać tkankę tłuszczową i mięśniową. Powoduje to uwalnianie ketonów, które są niezwykle szkodliwe dla organizmu. Pojawiają się bóle głowy i osłabienie, a nawet wymioty sokiem żołądkowym, dezorientacja, a nawet śmierć! Po 2 tygodniach będziesz mieć stałe poczucie zimna. Twoja świadomość będzie jakby za mgłą. Nie będziesz rozumiał, co robisz. O, Arnie! Nadchodzi pomoc! No więc zdecydowałeś się jeść tylko pikantne żarcie? Być jak twój ulubiony superbohater, płonący surfer? Czeka cię cholernie ciężka praca.
super ostre papryczki, mega pikantne chipsy wasabi, skrzydełka KFC. Oj Arnold, żebyś ty był bardziej ostrożny. Za pikantność wszystkich produktów odpowiada kapsaicyna. Oddziałuje na receptory smaku, wywołując uczucie pieczenia. To powoduje przypływ adrenaliny, zwiększa tętno i podnosi temperaturę ciała. Pikantne jedzenie szybciej zaspokaja głód i zwiększa wydatek energetyczny, a to sprzyja utracie wagi. Ale nadmiar pikantnego jedzenia może wywołać zapalenie żołądka, niestrawność. Przy regularnym spożywaniu uczucie pikanterii staje się nudne. Arni, to twoja szansa, konkurs jedzenia chili. Płonący serwer tam będzie. A zatem, Arni, twoi konkurenci to Meksykanin i sam diabeł. A ty, Arnold, będziesz jadł najostrzejsze chili na świecie. Carolina Reaper. Niech Bóg ma cię w swojej opiece. Ostre jedzenie nie powoduje chorób żołądka. Przyczyną są szkodliwe bakterie, które dostają się do organizmu wraz z surowymi produktami spożywczymi. Jeśli choroba nie postępuje, spożywanie pikantnych potraw może nawet zapobiec rozprzestrzenianiu się bakterii. Ale pamiętaj, jeśli ostre jedzenie powoduje dyskomfort, minimalizuj jego spożycie. Uśmiechaj się, Arnoldzie! W końcu pikantne potrawy przyczyniają się do uwalniania hormonu szczęścia! Po kontakcie z papryką w żadnym wypadku nie należy trzeć oczu. Grozi to oparzeniem błony śluzowej. I nie próbuj spłukiwać ich wodą, bo to spotęguje uczucie pieczenia. Mleko może pomóc. Kwas cytrynowy obecny w mleku, cytrynie lub pomarańczy może zmyć kapsaicynę z receptorów i zapewnić ulgę. Dawaj, Arnold! Możesz to zrobić! Twój idol cię obserwuje! Tak jest! Nie nudzi cię generowanie obrazów za pomocą sztucznej inteligencji? Wow, zdecydowałeś się przesłać je do Tindera? Myślisz, że ktoś się na to nabierze? Nie ma mowy. Nowa wiadomość, zostałeś zaproszony na randkę, Arnie. Twoje nieszkodliwe zdjęcie w mediach społecznościowych, podobnie jak miliony innych, stanowi część bazy danych umożliwiającej rozpoznawanie twarzy na ulicy. W USA co druga osoba dorosła znajduje się w bazie danych i można ją śledzić za pomocą 50 milionów kamer ulicznych. AI znajdzie cię na 99%. Ale nawet sztuczna inteligencja nie pomoże w twojej garderobie. W końcu ciężko wybrać pomiędzy dwiema zielonymi koszulkami. Arnold, najważniejsze to bądź sobą i zachowuj się naturalnie. No ale nie aż tak bardzo. Bazę popularnego czata GPT-3 można porównać do 285 tysięcy książek po 200 stron każda. Jeśli ktoś czyta 7 książek tygodniowo, to dopiero po 5470 latach przeczyta ostatnią. AI poradzi sobie z tym zadaniem w zaledwie 5 lat, czyli o 101,143% wydajniej niż człowiek. Nerwowy? Ja też. I oto ona. Wow, prawdziwa piękność. Jak ona się w tobie zakochała? To podejrzane. Czy ona śmieje się z twoich żartów? Bardzo podejrzane. 10 strajków z rzędu? Wszystko jest tu podejrzane. Arnie, jesteś okropnym fotografem. Bez jaj. Czy ona jest robotem ze sztuczną inteligencją? Wygląda na to, że ona nie chce od ciebie miłości, ale czegoś innego. Lepiej uciekaj, Arnold! Sprzedałeś swoją wannę? Po co? Co? Wszystko dla nowego PlayStation 5? Wiesz, Arnie, lekarz James Hamblin dowiódł, że można nie myć się nawet przez ponad 5 lat. Gotowy na wyzwanie? Powierzchnia naszej skóry skrywa ogromną liczbę bakterii, które tworzą tak zwany mikrobiom. Przyjmuje się, że jeśli przez dłuższy czas będziesz unikać mydła, równowaga twojego mikrobiomu w naturalny sposób się ustabilizuje. Ale jeśli nie będziesz się myć choć przez 3 dni, będzie swędziało. Nie przejmuj się, wyjdź na zewnątrz. Najwyraźniej po kilku dniach niemycia się zacząłeś strasznie śmierdzieć. Dobra, zakup dezodorantów to całkiem niezły pomysł. Ogólnoświatowy trend używania substancji zapachowych do maskowania zapachu ciała narodził się w średniowiecznej Europie. W tamtych czasach ludzie kąpali się średnio tylko 2 razy w życiu. Przy narodzinach i przy śmierci.
Tak, złowieszczy zapach zniknął. Ale częste stosowanie dezodorantów może powodować alergie i duszności. A sole aluminium w nich wykorzystywane mogą nawet prowadzić do wzrostu komórek rakowych. Nawet po dziś dzień w nowoczesnym świecie są jeszcze ludzie, którzy myją się bardzo rzadko. Oprócz bezdomnych są jeszcze mieszkańcy dalekiej północy. Eskimosi i Czukcze. Czujesz się jak śmieć, Arnold? Dożywotnie niemycie się może doprowadzić cię do utraty poczucia własnej wartości. A dzieciaki z sąsiedztwa pomalowałyby twój dom i dokuczałyby ci z powodu twojego zapachu. A ty dokąd, Arnold? Mam nadzieję, że nie zrobisz nic głupiego. Kilka śmierdzących dni później. Arnold, tu jesteś! Dołączyłeś do Czukczów! No gratulacje! Co więcej, ukończyłeś wyzwanie! A twój mikrobiom powrócił do równowagi. Twoja skóra stała się miękka, świeża, a trądzik całkowicie zniknął. Ale chwila, co to? Wygląda na to, że dziś Czukcze obchodzą swoje święto z rytualną kąpielą! Najpierw zakładają wszystkie ubrania, jakie tylko mają i starają się jak najbardziej spocić. Potem nawzajem skrobią sobie skórę skrobaczkami do kości, a po wszystkim smarują się foczym tłuszczem. Arnold, teraz zanurzysz się w najlepszych tradycjach dalekiej północy. I nie uciekniesz daleko. Znajdą cię po zapachu. Tego rudzielca chyba nie trzeba wam przedstawiać. No dawaj, dokończ to burrito i chodźmy do garażu. Pokażę ci moje nowe urządzenie do zmniejszania ludzi. O, upuściłeś swoje burrito. Arnold, serio zamierzasz to zjeść? Okej, zasada 5 sekund mówi, że możesz to zjeść, dopóki nie minie 5 sekund od kiedy leżało na podłodze. Ale ja bym tego nie zjadł. Arnold, co ci jest? Boli cię brzuch? To świetny moment, żeby przetestować mój kwantowy zmieniacz rozmiaru i sprawdzić od środka, co cię boli. Załóż ten hełm, a ja podłączę twoją świadomość do twojej nanokopii i wrzucę cię do twojego własnego ciała. Ale najpierw zdejmij gacie. To najszybszy sposób, żeby dostarczyć cię do celu. No to jazda! Zjadłeś burrito, na którym znajdowały się jaja jakichś bardzo sprytnych tasiemców. Arnold, popatrz. Zbudowały w środku ciebie całą metropolię. Mają nawet zoo. Chodźmy zobaczyć to zoo. Dziś poniedziałek, więc mamy 50% zniżki. Mój Boże, to zoo pełne chorobotwórczych wirusów i bakterii. Podziwiam twoich intruzów. Hiszpanka, dżuma, ebola, gruźlica, świnka i ptasia grypa oraz wiele innych rzadkich patogenów w jednym miejscu. Patrz, jest nawet mój ulubiony, niezbadany boronawirus, znany też jako choroba smutnego konia. Głównie dotyka koni, krów, królików i innych zwierząt. Arnold, na twoim miejscu nie wkładałbym palców do jego klatki. Mówi się, że infekcja nim powoduje schizofrenię. Arnold, niestety twój brzuch boli przez pasożyty. Patrz, budują autostradę w twoich jelitach i park wodny w twoim pęcherzu. Jeśli zbudują centrum danych w twojej głowie, najpewniej kopniesz kalendarz, bo masz taką małą głowę. Musisz znaleźć sposób na pozbycie się ich z ciała. Im szybciej, tym lepiej. Otworzenie wszystkich komórek tej puszki Panzory powinno wypędzić wszystkie tasiemce. A to się dzieje, gdy naciskasz przycisk drzemki 10 razy z rzędu. Możesz przespać ogólną ewakuację całej planety. No dalej, Arnie, nie denerwuj się tak, Andrzeju. Ludzie zostawili wiele naprawdę fajnych rzeczy. Co zrobisz najpierw? Serio? Naprawdę ogromny burger, a co z fajnymi samochodami? I szansą na życie w apartamencie Trumpa. Zrób coś fajnego! Wow, Arnie, jesteś prawdziwym bohaterem. Wypuszczenie wszystkich zwierząt z zoo to bardzo szlachetne. No, ludzie, dajcie lajka. Ale co z domowymi zwierzętami? Na Ziemi jest 500 milionów kotów i tyle samo psów.
Gdy będą uwolnione, staną się zdobyczą dla drapieżników. Ale nie będziemy mówić tylko o smutnych rzeczach, kiedy cała cholerna planeta jest otwarta na zwiedzanie. Tak, najfajniejsza kolejka górska przyspiesza do 206 km na godzinę i spada z wysokości 127 metrów. Przedtem, Arnold, nie wpuszczali cię z powodu twojego wzrostu, ale teraz to nie problem. Wcale jakoś tak fajnie nie wygląda, co? Bez ludzi prąd stopniowo zniknie. Baterie litowe samorozładowują się po 7 latach. I możesz zapomnieć o energii słonecznej po około 20 latach, gdy ostatni panel przestanie działać. A elektrownie jądrowe za kilka dziesięcioleci przestaną działać na zawsze bez obsługi ludzkiej. Arnold, wyłaź! Jeżeli się zranisz, nie będziesz mógł zadzwonić pod 112. Tym razem masz szczęście. Jak widzisz, problem z odpadami nie znika. Rozkładanie się plastiku i szkła od 700 do ponad 1000 lat. Co tam masz? Niech zgadnę. Burrito domowej roboty. Zrobiłeś je dla astronautów? Rakieta pomyślnie zadokowała na MSK. Gotów? Żeby otworzyć drzwi, wciśnij zielony przycisk. Na 3, 2, 1. Zielony, Arnold! Zielony! Wątpię, że ktoś z astronautów przyjdzie ci na ratunek, skoro zostawiłeś ich bez żarcia. Powietrza starczy ci na 8 godzin. Tyle czasu masz, żeby jakimś cudem samemu dotrzeć na MSK. Ruszanie ciałem nic nie da. Nawet gdybyś biegł z prędkością Sonika, nie ruszysz się z miejsca. Więc oto twoje opcje na poruszanie się w kosmosie. Pierwsza. Użyj powietrza z butli tlenowej. Powietrze w jej rurach osiąga prędkość 50 km na sekundę. Przy takiej energii w tylko minutę przeniesie cię nawet na 3 km do przodu. Ale zużyjesz swój zasób powietrza. Więc druga opcja. Burrito. Owinąłeś je w folię, a folia świetnie odbija światło. Żagiel z folii pozwoli odbijającym się cząstkom światła nadać jej dynamikę, co przeniesie cię przez kosmos. Słuchałeś mnie, jak mówiłem o folii? Ty bałwanie. Tak też można. Gazy z ludzkiego ciała wypuszczane są z prędkością 3 metrów na sekundę. Można nadmuchać nimi balona w jeden dzień. Tylko jak je tu wypuścić? Arnold, co ty planujesz? Ile zjadłeś tych burrito? Jeszcze trochę. Napnij się! I... Ubieraj się, Arnie, bo z takim ciałkiem możemy stracić całą naszą kobiecą widownię. Szukasz podobieństw między sobą a Schwarzeneggerem? Przynajmniej imię macie to samo. Będziesz musiał zacząć ćwiczyć, jeśli chcesz mieć takie ciało jak on. Zrezygnuj też ze swojej codziennej diety. Chyba że masz inny pomysł. Arnold, poważnie? Sterydy? Po pierwsze, to nielegalne. A po drugie, powtarzam, to nielegalne. Mięśnie składające się ze związków białkowych tworzą się dzięki mikrorozdarciom, które odbudowują się w ciągu kilku dni i sprawiają, że mięśnie są silniejsze i większe. Sterydy to substancje, które po dostaniu się do organizmu przekształcają się w hormony, które podwajają proces regeneracji, a jednocześnie drastycznie zwiększają objętość mięśni. Po zażyciu tak dużej ilości testosteronu w organizmie zaczynają zachodzić nieodwracalne procesy. Pojawi się trądzik, zmniejszy się wielkość jąder i pojawi się nieuzasadniona agresja. Chociaż będę wiedział, co i dlaczego ją spowodowało. Luzik, Arnold, przynajmniej coś innego ci się powiększy. Ten pseudozabieg jest idealny dla ludzi tak leniwych jak ty. W rzeczywistości stosowanie sterydów oznacza, że nie musisz nawet ćwiczyć, aby przybierać na wadze. Oczywiście spożywanie tak dużej ilości testosteronu zwiększy twoje libido. Niemal natychmiast zaczniesz żądać więcej uwagi fizycznej. Ej, Arnold, no daj spokój, no to już przesada. O, wstawiłeś swoje zdjęcie na apkę randkową? Gratulacje, ktoś cię polubił. Sądząc po jej zdjęciach, macie ze sobą wiele wspólnego.
Jak chcesz ją zaskoczyć na pierwszej randce? Super, Arnold. Jesteście dla siebie stworzeni. Dzień dobry, Arnold. Widzę, że nie obudziłeś się sam. Co? Boisz się, Arnoldzie? Zapomniałem ci powiedzieć, że testosteron wpływa na kobiety w specyficzny sposób. Pojawia im się zarost na twarzy, jak u mężczyzn, a ich głos staje się głębszy i bardziej szorstki. Nie pędź tak, to niebezpieczne. Twoje serce nie jest już w tak dobrej kondycji. Teraz nie trudno o zawał. Ale najgorsze jest to, że nawet całkowite odstawienie testosteronu nie usunie jego skutków. Staniesz się otyły i niestabilny psychicznie. Tak, Arnold, sytuacja jest jeszcze gorsza niż zanim zacząłeś brać sterydy. Wygląda jak akademik na nie najlepszym uniwersytecie. Wow, Arnold! Mógłbyś zostać gwiazdą w nowym reality show. Skąd oni mają na was wszystkich papiery? Ups, chyba trafiłeś tu przez pomyłkę. Czego oni od was wszystkich chcą? O, nie podoba mi się to. Arnold, nie możesz usnąć. Dzień bez snu prowadzi do bólu głowy. Wszystko wokół jest głośne i trudne do zrozumienia, a pamięć ograniczona. Masz iść spać! Człowiek jest w stanie wytrzymać bez snu nie więcej niż 5 dni. Wtedy zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Pojawiają się halucynacje optyczne i słuchowe. Pierwszym, który ustanowił rekord świata w bezsenności, był 17-letni Randy Gardner, który nie spał przez 11 dni. Później jednak rekord ten pobił Robert McDonald, nie śpiąc przez 19 dni. Ale przedstawiciele Księgi Guinnessa tego nie potwierdzili. A przeprowadzanie tego typu eksperymentów na sobie jest dość niebezpieczne dla zdrowia. Zostałeś sam, Arnie, stary druchu. Przypomina mi się legenda o radzieckich naukowcach. Umieścili 5 osób w pokojach na 15 dni z gazem stymulującym, który nie pozwalał im zasnąć. Arnold, jesteś wolny! Pewnie chcesz iść do domu i dobrze się wyspać. Ale potrzebujesz jeszcze 30 dni bez snu, żeby dotrzeć do najbliższego miasta. Cóż, powodzenia, Arnold! Hej, Arnie. Teraz będziesz jadł tylko surowe mięso. Jak mięsożerca. Czujesz, jak szybko wzrasta twój poziom adrenaliny i agresji? Oczywiście będzie ci trudno przeżuwać, bo ludzkie zęby nie są przystosowane do surowego mięsa. Lepiej pokrój je na małe kawałki, jak starożytni Mongołowie. Najsłynniejsze danie z surowego mięsa, tatar, został nazwany po nich. Bez zbóż, warzyw i owoców zatrzyma się przepływ glukozy, która napędza twój organizm. Twoja wątroba zacznie przetwarzać zapasy tłuszczu, aby zaspokoić potrzeby energetyczne organizmu, a ty stracisz na wadze, aż do 5 kg na tydzień. Twoje mięśnie zaczną się odwadniać i wysychać. Dlatego dieta mięsna jest tak popularna wśród hollywoodzkich gwiazd i supermodelek. Poziom cholesterolu w twojej krwi pójdzie w górę i tym samym zwiększy się twoje ryzyko chorób serca. Aminokwasy wypełnią twoje jelita. Zmieszają się z bakteriami z twojej skóry, a to doprowadzi do przewstrętnego zapachu ciała. Surowe mięso zawiera niebezpieczne mikroorganizmy, takie jak E. coli, salmonella i listeria. Mogą one powodować biegunkę, wymioty i ciężkość w żołądku. Ale kiedy twój organizm w końcu dostosuje się do takiego jedzenia, poczujesz przypływ energii i siły fizycznej. Powodem jest zwiększony poziom testosteronu i witaminy D. Nawet sam Bruce Lee, przygotowując się do walk, popijał pyszniutkie smoothie ze świeżego mięsa. Nasi starożytni przodkowie jedli surowe mięso, lecz ich życie zmieniło się na zawsze, gdy nauczyli się rozpalać ogień i zaczęli gotować. To skróciło o 2/3 czas potrzebny na trawienie. Wykorzystanie energii przeniosło się z żołądka do mózgu, a to wywołało rewolucję poznawczą. Ludzie zaczęli myśleć bardziej abstrakcyjnie i rozwinęli złożone języki. W rezultacie rozwinęła się nowoczesna cywilizacja. Więc jedz, Arnold. Jedz.